Siema, jako że wystartował nowy Survival, a ja oczywiście lubię Survivale, no to stwierdziłem, że oprócz streamów też zrobimy sobie serię z tego. Tyle, że na początku zrobimy serię na solo serwerze, a później ewentualnie może jak się dobrze przejmie, to zrobimy na jakimś serwerze PvP albo full loot PvP, zobaczymy. W każdym razie jak ktoś chce zobaczyć, jak gram sobie właśnie na full loot PvP serwerze z ekipą, to zapraszam na streamy, które są tutaj na YouTubie praktycznie codziennie. No i jeszcze na początek podziękowania dla oczywiście pierwszego wspierającego. Jest to Vincent Discord, bardzo dziękuję za wsparcie. Doceniam, także co, lecimy. Play, prywatna gierka oczywiście. PvE czy PvP to chyba nie ma sensu, jak będę i tak grał solo. No to co, zaczynamy nową gierkę. Ładujemy się do świata. No i mamy tworzenie postaci. Jeżeli chodzi o postać, to ja tutaj jakoś nie będę się dużo bawił. Wybierzemy... O! Nie no dobra. Może nie taki. O! Może nie... Nie no, zielony włos. Tak średnio to wygląda. A, dobra, o. Niech będzie taki hop. Charakter name to jest nieważne, bo i tak gramy solo. Możemy sobie wybrać male albo female. No i tyle. Na początku oczywiście budzimy się z naszej trumny. Graficznie gierka wygląda spoko. A jeżeli chodzi o kombat, to jak ktoś grał w Battle Rite'a, czyli inną grę tych samych twórców, no to kombat moim zdaniem to jest 1:1 z Battle Rite'a. Mamy projectile, mamy kontrę i różne takie rzeczy, mamy dasha. No i teraz mamy pierwszego questa, musimy zabrać 30 kości. Czy musimy iść do przodu, aż tutaj wyjdziemy sobie teraz na świat. No i dobra, mamy naszego pierwszego szkieleta. No to nie jest jakieś super trudne na początku. Mam kości, muszę 30 kości zebrać. Muszę pyk. Dobra, mamy 30 kości, sklejmujemy sobie kościka. No i co, musimy skraftować sworda pierwszego. Że spornie jak się kraftuje, już sobie te mopki jakieś wezmę. Oczywiście musimy, jest dzień, jest tu cykl dnia i nocy. No i oczywiście w dzień musimy uważać na, jako że jesteśmy wampirami, no to musimy uważać na światło, tak? Bo po pewnym czasie po prostu od promieni słonecznych dostajemy damage. Dobra, jeszcze jednego mopka muszę zabić, bo swordem, który jest tutaj. Pyk. No i dobra, mamy to, klejmujemy sobie. I teraz możemy skraftować Bone Ringa. Aha, nie mam kości wystarczająco. Próbuję jeszcze 5. Czyli jak tego zabiję, to już powinienem mieć tyle kości. Tak? Tak, mamy kości. Dobra, ring się kończy craftować, także mamy naszego ringa. Oczywiście itemy, które się craftują, jak mamy puste miejsce, to one się z automatu zakładają. No i teraz mamy do skraftowania cały nasz ekwipunek. Na te dwie części potrzeba tylko kości, a tutaj już Animal Hide'a, czyli tutaj już będziemy musieli wyjść w świat gierki, tak jakby, bo póki co jesteśmy cały czas w tutorialu jeszcze. Ale tutaj sobie pozbieramy te kości, ja sobie wykraftuję te dwa itemki tylko i wtedy ruszymy na podbój świata. No i dobra, kości mam wystarczająco na dwa itemki, także niech się skraftują na szybkości. I tu już jest zaraz wyjście, jak dobrze pamiętam. Wyjście z tego tutoriala. Bo jesteśmy cały czas w tutorialu, nie ma tutaj mapy. Nie działa mapka póki co. Nie ma tutaj też w tej gierce progresowania tak by poziomu naszej postaci. Nasz poziom postaci... Dobra, musimy się tepnąć, ja się tepnę może tutaj z prawej. Nasz poziom postaci jest zdefiniowany itemami po prostu, bo każdy item ma gear level. Czyli teraz na przykład mamy te 3 itemy plus miecz, to mamy 8 gear level. Jak na przykład ściągnę sobie mieczyk, to mam 5. No i wiadomo, czym lepsze itemy i tak dalej, to... No to mamy wyższy gear level i możemy sobie pozwolić na atakowanie lepszych mobków, nie? Mamy też tepeki. Tyle, że jeżeli chodzi o tepeki, to nie można się tepać z surowcami. O właśnie, tutaj. Tu jest napisane Plant Fiber cannot be teleported, czyli z tymi itemami nie możemy się tepać. O, tutaj jest wilk. Ja bym chciał go uwalić, bo z niego leci Animal Hide. O, i możemy też pić krew właśnie z różnych wilków, ludzi i ogólnie różnych przeciwników. I oczywiście tutaj w nawiasie mamy jakie quality jest tej krwi, tak? Zaraz tam wypijemy sobie chłopa. No i tak, mamy chłopa wypitego. Tutaj możemy sobie najechać. Mamy tak, blood pool, mamy 10 litrów krwi. Mamy blood quality 2% i po prawej na górze mamy blood type creature. I mamy z tego względu różne bonusy, tak? Mam tylko 2% blood quality, także tylko mi daje troszkę movement speeda. Jakbym miał powiedzmy 80% quality, to bym dostał dużo więcej movement speeda. I jeszcze prawdopodobnie dodatkowo dostałbym increased sun resistance rating. Ale to zobaczymy, jak trafię na jakąś mopkę z jakąś lepszą krwią, bo póki co to kiepsko to wygląda. Czy ja mogę coś skraftować? Rękawiczki i buty, dobra, czyli tego kościka już będziemy mieli gotowego. Niech się to szybko skraftuje tylko. I znajdziemy sobie miejsce na bazę. Ja na bazę robiłem tutaj, grając na serwie, ale poszedłbym gdzieś tutaj, tu jest fajny taki otwarty teren, więc można by było tam pójść. O, wilk mnie znowu podhaczył. Mamy questa gotowego. Jaką... O, on ma na przykład 17%. I zobaczymy, jak się to zmieni. Dobra, mamy go wypitego i teraz dostajemy trochę więcej movement speeda. Ale jeszcze nie mamy drugiego bonusu. Dobra, i teraz mogę bone axy skraftować. Bone axes. No i to wygląda tak, że różne tutaj właśnie tak bronie służą do zbierania czegoś innego, czyli na mieczu mamy physical damage do warzyw, tak powiem, a tutaj mamy physical damage do drzewa, czyli mamy 25% szybciej tak jakby zbieramy drzewo tymi kosami, nie? I tam różne itemy mają różne bonusy do różnych rzeczy służą. Później jeszcze te itemy mają różne skille, bo aktualnie ten mieczyk ani te aksy nie mają żadnego skilla. Musimy się tutaj z tymi wolfami. O, on ma krew 100%. Takiego jeszcze nie miałem. Zobaczymy, jakie bonusy dostaniemy. O, dobra. 100% krew daje wszystkie bonusy. Pierwszy raz spotkałem takiego mobka, przysięgam. Jeszcze nie spotkałem wcześniej nigdy takiego mopka. Fajnie, fajnie. Czyli co mamy? Mamy 15% movement speeda, 25% sun resistance, 20% damage reduction, 150% increase health regeneration i... Aha, i jeszcze 30% wszystkie zboostowane te wcześniejsze bonusy. Czyli fajnie, fajne. W ogóle prawdopodobnie miałem jakiegoś gigafarta, że spotkałem takiego mobka, który miał 100% blood quality. Tak mówię, jeszcze wcześniej nigdy nie spotkałem takiego mobka. Ale fajnie. Przynajmniej wiemy już, że żeby zdobyć wszystkie bonusy, to trzeba mobka, który ma 100% blood quality, czyli najlepszą krew, nie? Teraz tak, musimy sobie zrobić mace'a. Zebraliśmy sobie drzewka. Oczywiście zbieranie drzewek i wszystkiego to jest po prostu, na zasadzie ubieramy to i bijemy lewym przyciskiem myszy, nie? Aż po prostu się rozwali drzewo czy tam kamień. Czyli tak, i teraz mam mace'a, który tak wygląda. I oczywiście on służy do zbierania stone'a i muszę 3 takie kamienie stone'a rozwalić do questa. Questy oczywiście prowadzą nas powoli przez ten cały progres tej gierki, ale tam w pewnym momencie można je po prostu skipnąć, jak komuś nie chce go robić. Ważne jest, żeby na początku w miarę te questy robić. Tego na przykład nie mogę, bo potrzebuję lepszego mace'a, to jest copper ore. No i on służy, ten copper ore służy do craftowania lepszych itemów później, nie? Z kopera na przykład, bronie i tak dalej. A wracając do questów, to ważne jest, żeby na początku robić te questy, bo one po prostu pokazują nam tak jakby gierkę, nie? To jest taki jakby tutorial fajny. I robiąc te questy dowiemy się o różnych mechanikach, które są właśnie w tej gierce. No i dobra, kolejny questik już jest skończony. Dobra, mamy kolejny questik skończony i co teraz mam? Aha, i teraz musimy zbudować Castle Hertha. Czyli jak ktoś grał w Rusta, no to po prostu musimy skraftować Tisika. I będzie to już początek budowy po prostu naszej bazy. Więc ja przejdę sobie tutaj, to jest tepek. Czyli będę mógł się tutaj tepać w razie czego. I ja sobie pójdę tutaj, zobaczę jaki tam jest teren i prawdopodobnie tam po prostu budujemy sobie bazę. Dużo mobków ogólnie biega tutaj po drodze. Jak sobie tak przyjdziemy, to możemy spotkać wilki, niedźwiedzie, normalnie tam ludzi czy szkielety sobie spacerujących i tak dalej. Także mega fajne. O, tu mamy na przykład niedźwiadka, który sobie chodzi i możemy go zabić. Pyk. Ma takiego hita i później same już autoataki. I możemy sobie skanterować jego... A nie, dobra, tego jednak nie możemy skanterować. Ale normalny autoatak, z tego co wiem, to na spokojnie można skontrować. No i dobra, będziemy tutaj prawdopodobnie budować naszą bazę, więc zobaczymy. 70% buildable space. Tutaj było chyba... O, tu jest 90% nawet. Czyli stawiamy Castle Hertha, czyli takiego naszego Tisika. No oczywiście jak ktoś grał w Rusta, to zrozumie. Wrzucamy krew, bo krew jest... Od krwi zależy to, ponieważ jak nie mamy krwi w środku, tutaj mamy Castle Powered and Fortified for 13,5 godziny. No i jak to nam spadnie, skończy się ta krew tutaj, no to oczywiście baza zacznie decayować, czyli się rozpadać. Każdy będzie mógł ją rozwalić, jeżeli gramy na jakimś serwerze i tak dalej. Także ważne, żeby mieć tutaj tą krew po prostu wrzuconą, nie? I teraz tak, musimy 3 bordery postawić. Aha, ja za dużo tego tutaj wrzuciłem. Musimy postawić 3 bordery, ale nie mam stone'a, także ja sobie szybko zbieram stone'a i będziemy dalej budować bazę. No i dobra, zebrałem trochę kamienia, zebrałem trochę więcej, bo z doświadczenia wiem, że te 3 bordery, które tutaj każą nam na początku tak by postawić, to jest dużo za mało. Ponieważ jak będziemy stawiać sobie coraz więcej rzeczy w bazie, to będzie coraz bardziej nam brakować miejsca, więc moim zdaniem lepiej jest po prostu od razu zrobić większą bazę. No i teraz sobie stawiamy oczywiście nasze ściany. Pyk. Budowanie jest całkiem przyjemne, szybkie. No tylko wiadomo, trzeba surowce pozbierać, nie? Więc ja teraz czego muszę pozbierać? Drewna. No, to idę drewna pozbierać, no i widzimy się jak uzbieram. I będziemy budować dalej bazę. Tam jakieś wilki się czają. Dobra, zebrałem trochę drzewa. Także możemy sobie zrobić, tutaj dokończyć. 10 ścian mogę zrobić. A, kurde, tu będzie lipat. Nie mogę tu zbudować, bo tutaj jest ten copper ore, a ja nie mogę tego póki co zbierać jeszcze. Także później będzie trzeba to wykopać. Tutaj stawiamy sobie drzwi. W sensie framugę. Drzwi. No i tu już nam nikt nie wejdzie. Aj, kurde, źle mi się postawiło jeszcze. Słońce mnie irytuje. Dobra, pyk. I oczywiście na serwerach PvP i ogólnie serwerach to polecam głównie PvP, bo na PvE to raczej nikt tam nie będzie chciał wejść wam do bazy, ale ogólnie polecam zrobić kilka par drzwi, czyli tutaj jeszcze zrobić taki jakby korytarz i tam kilka par drzwi, nie? W razie czego, żeby nikt nie wszedł. Czy mamy questa, żeby zrobić wooden coffin, tutaj możemy sobie spać. Pyk. I wooden stasha, czyli skrzynkę po prostu na przedmioty. Osobiście polecam jeszcze zrobić Mist Brazier, bo to jest po to, że jak teraz mamy dzień, to odpalamy sobie to, wrzucamy kości i tutaj w bazie nie mamy słońca. Tu już nam wszędzie cień zachodzi, także słońce nas już nie będzie biło dzięki temu. Polecam to zrobić, bo jest mega przydatne po prostu. To możemy sobie porzucać oczywiście do skrzynki temki, jakie nazbieraliśmy. No i teraz tak, musimy zrobić sawmill, czyli to będzie do przerabiania naszego drewna na deski, ale potrzebuję troszkę drewna jeszcze. No i dobra, budujemy sobie tutaj sawmilla. Budujemy, to jest ogólnie dosyć duże, także ja bym to zbudował gdzieś tutaj. No i to nam służy do przerabiania drewna na deski. Jeszcze potrzebuję zrobić simple workbench, także potrzebuję jeszcze troszkę tego. O, gdzie był workbench, crafting? A, potrzebuję po prostu 8 desek, 80 stona i 120 hajda. Czyli musimy poczekać, aż się deski przerobią. 8 desek potrzeba i jeszcze wezmę sobie hajda. Tutaj mamy hajda, sporo. Tego hajda akurat dużo leci, także z tym nie ma większego problemu. Już się w ogóle noc robi, więc to można wyłączyć, żeby nam się kości nie paliły, bo po co? No i dobra, robi się ostatnia deska już, bo potrzeba 8. Pyk. Także możemy zrobić workbench, który damy sobie tutaj. No i co? I teraz musimy skraftować lepsze itemy, żeby podnieść na mój item level do 15. No czyli po prostu trzeba zupgrade'ować. Tutaj dużo nie potrzeba, bo trzeba po jednym starym itemie i animal hide, także to akurat nie jest dużym problemem. Przydałoby się też lepsze tutaj itemy porobić, a do tego potrzeba planków tylko i wyłącznie. 4, 8, 12, 16 planków potrzeba. No i później wiadomo, później już copper itemy. Czy mamy 14 item level tylko, nie wiem, 15? Okej, czyli trzeba zrobić jakiś itemek jeszcze dodatkowo. Czyli jeszcze 2 planki. No i dobra, mamy to, także zrobimy sobie jeszcze tylko na szybkości Reinforced Bone Mace, bo dzięki temu będę mógł wydobywać copper. I uwaga, zakładamy sobie to. No i mamy 15 grid level, 17 nawet. No i tyle, i teraz nam każe gierka zrobić Blood Altar. Ale to sobie zrobimy kolejnym razem, bo póki co to tyle.